z najważniejszych właściwie takich nurtów naszych działań, to były nowe technologie, nowe media, w ramach którego to działania, w ramach tego programu w ubiegłym roku, w styczniu, praktycznie dokładnie rok temu, został zainaugurowany, właściwie pokazany światu projekt Lublin 2.0 Interaktywna Rekonstrukcja Dziejów Miasta, w ramach którego powstały cztery wirtualne makiety Lublina. I teraz właśnie kilka przykładów tych działań, które właśnie w związku z tym projektem Lublin 2.0 miały miejsce. Przygotowanie 12 przewodników po Lublinie z wykorzystaniem technologii poszerzonej rzeczywistości aplikacji LiAR, spacer z Czechowiczem po Lublinie, czyli możliwość przejścia po pewnym fragmencie miasta z awatarem Józefa Czechowicza, obecność ośrodka na targach 3D Poland, wystawa zatytułowana Krajobraz Miasta, seria 15 pocztówek, które właśnie były prezentacją tego, co udało się wirtualnie zrekonstruować, jeżeli chodzi o przeszłość Lublina. Również makiety obecne w przestrzeni Lublina mobilnie, komunikacja z kulturą we współpracy z MPK, jeden z autobusów oklejony również makietami 3D Lublina. 86 prezentacji samego projektu Lublin 2.0 to jest również bardzo ważne wydarzenie. Wszystkie cztery makiety, wirtualne makiety Lublina pojawiły się w galerii Google Earth. To jest dla nas bardzo ważne z tego powodu, że Lublin jest jedynym miastem w Polsce, który swoje modele ma w tej bardzo prestiżowej galerii. Odnotowaliśmy rekordową ilość unikalnych użytkowników, tak jak Państwo widzicie, 558 495 osób. W grudniu tego roku mieliśmy już 5000 osób, które lubią bramę grodzką na Facebooku. I teraz kilka słów o takich działaniach, które są przez ośrodek stale prowadzone. To jest przede wszystkim wystawa, przez której fragment też Państwo przeszliście. Znowu rekord, jeszcze nie mieliśmy tylu odwiedzających na wystawie, ponad 6,5 tysiąca osób, to jest 557 grup. Tutaj macie ośrodka, podziemia, prawie 22 tysiące osób, które odwiedziły wystawę znajdującą się w Lubelskiej Trasie Podziemnej, Izba Drukarstwa, tutaj głównie działania warsztatowe i też festiwal Typo Lublin, jaki po raz pierwszy w tym roku miał miejsce i był organizowany przez Izbę Drukarstwa. 38 spektakli Teatru NN, program historii mówionej, 560 nowych relacji, co daje mniej więcej około 600 godzin. Dział ikonografii wzbogacił się o ponad 1000 zdjęć. Biblioteka multimedialna też wzbogacany zasób artykułów, książek, publikacji związanych z dziedzictwem kulturowym Lublina. To w tym roku było ponad 700 publikacji. Dzięki tym materiałom mogły powstawać nowe hasła w leksykonie, czyli ta nasza elektroniczna encyklopedia wzbogaciła się o ponad 200 haseł. Reasumując, najważniejszych wydarzeń, oczywiście 70. rocznica zagłady getta, kolejna, piąta już edycja festiwalu Miasto Poezji, graffiti zatytułowane Dzieci z Ochronki Powrót, kolejna edycja festiwalu Śladami Zingera, początek też cyklu prowadzonego przez ojca Tomasza Dostatniego, spotkań z wybitnymi autorytetami. Również rozpoczęty w tym roku kolejny festiwal, to jest Międzynarodowy Festiwal Spotkania z Opowiadaczami Świata.